No, to jesteśmy dzisiaj na Haneda lotnisku. Podobne, znaczy mniejsze od Narity, wiadomo, ale podobnie rozwiązane. Od A do tam L. Jest tu Z z boku, ale to chyba są dla paczek do nadawań, ale nie jestem pewien. No i lecimy dzisiaj do Where We Going Love? Air Asia do Singapuru. To lećmy. Po raz pierwszy siedzimy rozdzieleni z kamerą. Masakra, ani filmu obejrzeć, ani nic. Rzeźnie. Chyba w Kuala Lumpur będzie to samo. Mówiłem, że jesteśmy rozdzieleni. Nie jesteśmy, ha. Taki miły pan przyszedł i powiedział, że jak chcemy, to możemy siedzieć osobno. Raczej razem. Teoretycznie nie powinniśmy, ale w sumie... Okej. Okay. Kuala Lumpur. Zaliczone. W sumie to przesiadkę mamy. 2 godziny czekania. Lot trwał 7 godzin 40 minut. Z czego trochę żeśmy pospali, ale to wiadomo, jak się śpi w samolocie. No i co? 2 godziny czekania i dalej godzinkę do Singapuru. Kawa kosztuje 200 RMB, czyli jakieś, nie 200, 23 żeśmy zapłacili za 2 kawy. W przeliczeniu na jeny to jest jakieś 400 jenów, więc około 6 zł za kawę. Nie ma tragedii, no, jak na lotniskach. Kana mówi, że strasznie tanio. Dla mnie to normalne jakoś. Okej, Kuala Lumpur. Lotnisko. Szczerze. Lipa. Nie ma oznaczeń bramek na przykład. Musieliśmy się pytać, gdzie są bramki L, bo do nich się troszkę inaczej idzie, jeżeli masz tranzytowy przelot. A lotnisko nie jest małe. Tu macie jeden terminal. Tu macie drugi terminal. Tam jakiś samolocik sobie leci. Więc ogólnie idzie się pogubić, nie? No i nie ma oznaczeń, no to jest największa kicha, nie? Że wiesz, no szukasz niby swoich bramek, a są tylko oznaczenia do innych, do tych, na którym terminalu jest, to tylko są do tych oznaczenia. Więc trafisz na inny terminal, to już jest, znaczy no nie terminal, tylko na inne bramki, no to już lipa, nie? Więc uważajcie na Kuala Lumpur, jeżeli będziecie, bo możecie się pogubić trochę. Ja się trochę pogubiłem. Beznadzieja z tego tytułu, że przechodzisz, wysiadając z samolotu, przechodzisz przez rentgen, potem wchodzisz na bezcówkę, możesz sobie kupić, co tam chcesz, nie? Czyli picie na przykład do samolotu. No i potem idąc na bramki, masz kolejny rentgen i ci zabierają picie. Bez oznaczeń żadnych wyznaczeń. Normalnie, no głupota, nie? Głupie rozwiązanie na tym lotnisku jest. Nie ma oznaczeń, no, też nie wiemy, gdzie iść. Przeszliśmy przez ten rentgen, wchodzimy przez bramkę. No i potem jest random, nie? Szukaj sobie wyjścia, szukaj sobie rękawa, nie? Masakra. Głupie rozwiązanie. Beznadziejne lotnisko według mnie. No ale są gorsze, na przykład random. Dolecieli. Dolecieliśmy. Na dworze jest 30 stopni. No i co się rzuca w oczy? Na lotnisku od razu powiem w rękawie. Zapach. Nie? W sensie, że pachnie kwiatami i takimi innymi duperelami. Odświeżacze powietrza chyba w klimatyzacji nawet. Więc o wiele ciekawsze lotnisko niż Kuala Lumpur. Od startu lepsze wrażenie. Zobaczymy, jak będzie dalej wyglądać. Lotnisko bardzo spoko. Dobrze rozwiązane. Trochę nam czasu zajęło przy... This is four, love. Five is there. Trochę nam zajęło przy
celnikach, ale w sumie wszystko spoko. Przy odprawie znaczy się. A jesteśmy na lotnisku. Mamy tak, to nam przyszło. Plus parę innych snacków. Tradycyjne chińskie. To jest dosyć dobry apetyzer. Bardzo dobry. A jesteśmy tutaj. Więc spoko. Mamy bułeczki, to jest kaczka, a to jest zapiekane shrimpy, czyli te krewety, tak? Tak, okej. Okay. Mustard i musztarda, tak? Super, super sprawa. Tamte wcześniejsze, co żeśmy przerzucali, słodko-słony smak, bardzo dobre. To shrimpy, bardzo dobre, mega super. Filling z chili, super ostre, też bardzo dobre. Tutaj filling ze shrimpów też, czyli z krewetek, kaczka, bułeczki i to jest ciasto z pumpkin? Karot. Radish, czyli rzodkiewka. Ciasto z rzodkiewki. Bardzo spoko, żarcio. Singapur, pierwsze wrażenia po wyjściu z tym, z lotniska. Boom powietrzem, bo jest plus 30, jest, tu jest jeszcze w miarę spoko, bo wentylatorki są i się kręcą na lotnisku. Jesteśmy w ogóle w najnowszym terminalu, bo to jest terminal numer 4, a jeszcze budują piąty, do którego nie dojeżdżają normalnie pociągi, jest tylko bus, który tutaj dojeżdża, a wszystkie w trzech pozostałych terminalach dojeżdżają pociągi. Więc też zależy, gdzie wysiądziecie, ale ten terminal jest naprawdę spoko, tam gdzie jedliśmy sobie żarcie. Mega super. Nawet nie wiem ile, bo ile nie płaciliśmy, więc w sumie nie wiem ile kosztuje, ale no tanio nie było raczej. Więc ogólnie spoko. Dobra, jedziemy do miasta, nie? Hotel w Singapurze. Holiday Inn Express się nazywa. Wygląda tak, no wejście jak wejście. Zacznę od kibla. Łazienki. No łazienka jak łazienka, tak. Nic jakoś mega specjalnego, ręczniczki. To jest spoko nawet, bo jest przeszklony prysznic. Tylko z matowym szkłem, więc w miarę spoko. Ale fajnie. Łazienka jest otwarta. Jeszcze się zasuwa? Nie zasuwa się. A, można sobie otworzyć w ten sposób. O. O, to jest spoko. I teraz zamknięta jesteś całą łazienkę, masz niby dla siebie, nie? A jak chcesz być tylko w tym, możesz sobie zamknąć i też jest okej. Okay. No, a pokój wygląda tak. Czyli nic szczególnego. Szafa. Szafa. Z sejfem, czyli standard. Pokoik. Co, nie ma telewizora, ale telewizor tak jest. Więc to jest lodówka. Więc standardowo. Duże wyro, wiadomo, jak zawsze. Jak zawsze duże wyro. No i widok jest taki z okna. Widok jest taki.
więc też jakoś nie mega szczególnie. A na przykład tamci mają basen na dole, więc no, dużo w Singapurze właśnie takich rzeczy jest. Za ten hotel zapłaciliśmy za 3 noce zapłaciliśmy 27 tysięcy jenów, więc nie jakoś mega dużo, to wychodzi jakoś 800 za 3 noce, czyli za jedną noc 200, coś, 250, no coś koło tego powiedzmy, nie? Więc na osobę 120 w centrum Singapuru, myślę, że jest ok, nie? No, więc dali nam te klapcie, babcie. Dobra, no to co, ruszamy w miasto, tak? Siedzimy w piętrowym autobusie jak w UK. W sumie bardzo podobno jak w UK, jak turysty w Leeds. We'll be right back.